Google wprowadza opartą na chmurze usługę blockchain dla Ethereum. Ten ruch podkreśla rosnącą uwagę, jaki gigant technologiczny przywiązuje do projektów blockchain, kryptowalut i Web3. Firma powiedziała, że Google Cloud Blockchain Node Engine będzie w pełni zarządzaną usługą hostingu węzłów, która może zminimalizować potrzebę operacji węzłów, co oznacza, że Google będzie odpowiedzialne za monitorowanie aktywności węzłów i ponowne ich uruchamianie podczas awarii. Dogecoin skacze 11% po Twitterze na temat NFTs. Według danych z CoinMarketCap popularny memcoin Doge odnotował 11% wzrost w ciągu ostatnich 24 godzin. Wzrost nastąpił, gdy Twitter właśnie ogłosił dalszy rozwój w świecie tokenów niewymienialnych NFTs. Opublikowali po prostu tweeta z rakietą. Raport giełdowy wydobycia bitcoinów. Wszystkie akcje wydobycia bitcoinów śledzone przez Deblock spadły w czwartek, podczas gdy Core Scientific spadło prawie 80% po ogłoszeniu, że nie będzie w stanie dokonywać płatności do końca miesiąca i być może będzie musiało rozważyć bankructwo. Powołując się na CNBC, firma powiedziała, że jej wydajność operacyjna i płynność poważnie wpłynął przedłużający się spadek ceny bitcoina oraz wzrost kosztów energii.